Jestem tutaj rowerem, dlatego do środka nie będę wchodził. Pozostałości z uranu łomianki, z uranu atomowego łomianka. Tu zejście. Jakby ktoś chciał. Dużo szkieł. Na oponki trzeba uważać. Pokażę, gdzie jest jeszcze drugie. Miała być mała stacja mini meteorologiczna. Wejście jest tutaj. To jest zasypane. Latarka od roweru kiepsko działa, ale może coś się zobaczy. Tak to wygląda, poniszczone wszystko. Ze względu na rower nie będę dalej wchodził. Chyba, żebym go wziął na plecy. Znalazłem wózkę. Ćwiczebną albo ADSG.
rodziny islamu. Może jacyś prepersi. Teraz też sobie leżankę zrobił. Ruina. No i garaż. Kiedy tam byłem, stał jeszcze silnik diesla na środku, w bunkrze. Teraz tam już nie ma nic. Wejście do garaży. Nie będę teraz chodził, byłem parę minut wcześniej. Pokażę film i zdjęcia. Zamiast o to wszystko zadbać, udostępnić zwiedzającym, to oni to woleli zostawić na pastwę losu. Niech się zniszczy. A teraz, żeby coś z tym zrobić, to już jest o wiele za późno. Taka ciekawostka. Podobno przyjechał tu dwa razy Breżniew. Pozostałości po słupku od bramy. Tu jeszcze nawet kawałek się zachował. Kiedyś tutaj wojsko nie dopuszczało na 10 metrów do ogrodzenia. Droga betonowa, przygotowana dla ciężkich pojazdów, dla czołgów, transporterów. Budynek w kształcie szkoły tysiąclecia. I wjazd do garażów. Ostatni rzut oka.
ciszę zakłócają tylko samoloty. Pod słońce nie dało się sfilmować Dreamlinera. No i to by było na tyle.